Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na już czwartym balu sportowca organizowanym przez Miejski Klub Sportowy Stal Nowa Dęba. Jest nam niezmiernie miło, że już po raz kolejny jesteście Państwo z nami. Witamy także tych, którzy spędzą z nami ten wieczór po raz pierwszy. Na dzisiejszej gali jest wśród nas kilku wspaniałych gości. Powitajmy przede wszystkim burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba, pana Wiesława Ardona. Witajmy również prezesa, pana Leszka Babiana, pana prezesa zakładów metalowych Dezamet. Powitajmy oczywiście bardzo gorąco naszą nadzieję lobbyistką, multimedialistę, członka zarządu Grzegorza Sudoła. Witamy wszystkich sponsorów, działaczy, witamy wszystkich zawodników, trenerów, witamy przedstawicieli klubu sportowego Garda Nowa Dęba. Witamy sympatyków i znajomych oraz witamy sporą grupę gości z Tarnobrzega. I szanowni goście, tradycyjnie już przygotowaliśmy statuetki, odznaczenia za największe osiągnięcia oraz dla najwybitniejszych sportowców. Zaczniemy może od najważniejszego wydarzenia, czyli największego sukcesu roku 2015. Tym sukcesem zdecydowanie jest postawa naszego wspaniałego zawodnika Kamila Górdaka. Wielkie brawa dla niego. Tutaj pierwszy raz i pierwszy raz takie wyróżnienie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. No to jest kwestia tego, że w ubiegłorocznym sezonie uzyskiwałem dobre wyniki. Z tego też się bardzo cieszę, że władze miasta oraz pan burmistrz czy pan prezes doceniają też moje osiągnięcia, moje wyniki. No i z tego się bardzo cieszę, że jakoś jestem zauważalny w swoim środowisku, tak? W takim razie teraz do piłki nożnej i tutaj zaczniemy od statuetki w kategorii Młodzieżowiec Roku. Statuetkę w tej kategorii utrzymuje nasz bardzo utalentowany bramkarz Piotrek Tomczyk, zapraszamy! Jestem bardzo wdzięczny za to, co dostałem, za to, że trener, prezes oraz wszyscy działacze, moi koledzy z drużyny są ze mną. Jestem bardzo dumny z tego, że mogę reprezentować te barwy. I myślę, że razem z tą drużyną, jaką teraz zbudowaliśmy, dzięki trenerowi, dzięki chłopakom, którzy się starają, damy sobie radę, utrzymamy się w tym sezonie. I mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. Pierwsze mecze, powiem szczerze, byłem na wszystkich, byłem bardzo zestresowany, jak to dalej się tam potoczy, ale jednak w tych kolejnych pokazał już swoje prawdziwe oblicze, byłem bardzo zadowolony. Mało tego, nawet po kilku meczach mówiliśmy, że jest to jeden z najpewniejszych punktów w naszej drużynie. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z trenerem, mówił, że jeżeli będzie ciężko pracował, widzi w nim podstawowego zawodnika, a jest to argument niesamowity, bo on jest młodzieżowcem. Także wedle tych przepisów mamy jednego młodzieżowca z głowy na 11, co stawia nas w komfortowej sytuacji. Kolejna statuetka to Serce ze Stali. Szanowni goście, wśród naszej drużyny jest dwóch wspaniałych zawodników, którzy są po prostu z nami od zasady bramkarza. Przeszli przez każdy szczebel szkolenia i za to dzisiaj chcieliśmy ich wyróżnić. Zapraszamy do siebie kolejną. Kamil Serafin. Na pewno jest to bardzo duże wyróżnienie i cieszę się, że zostało to docenione przez wszystkich. Motywuję jeszcze bardziej do pracy. I dzięki temu, no, aż chce się grać w piłkę, chce dalej się być w tym klubie. Drugim zawodnikiem, który również otrzyma tę wyjątkową statuetkę, jest Szymon Serafin. Zapraszamy! Od 14 lat po prostu gram w piłkę w Nowej Dębie cały czas. Po prostu chyba noszę w sercu, nie? Na to wychodzi. Dlatego takie są takie wyróżnienia, nie? Teraz gramy o otrzymanie, myślę, że zachęciło mnie to teraz do jeszcze większej pracy i myślę, że dam radę tą drużynę utrzymać. Postanowiliśmy tym razem wyróżnić dwóch, którzy nigdy u nas statuetek nie dotrzymali, a są tymi, że tak powiem, płucami, tym serduchem tej drużyny. Jest to Kamil Serafin i Szymon Serafin. Oboje przechodzili wszystkie szczebelki, tak jak już mówiłem, od trampkarza, młodszego, starszego, juniora do seniora są z nami do dzisiaj, w tym trudnym momencie, który spotkał nas na wakacjach, gdzie tam częściowo drużyna się rozsypała poprzez reorganizację. Oni z nami zostali, zbudowaliśmy na nowo drużynę i wynik uważam był końcowy, rewelacyjny, dlatego postanowiliśmy się im przyznać te statuetki. Postanowiliśmy w tym roku utworzyć również taką zupełnie nową kategorię, która u nas nigdy się pojawiała, a mianowicie płuca ze stali. I do tej statuetki nadaje się tylko jeden człowiek, który niesamowicie wkomponował się w naszą drużynę. Zapraszamy Janusz Chynowski, trener Stali Nowa Dęba. Jeżeli chodzi o trenera Chynowskiego,
Wydaje mi się, że tu wiek mówi wszystko. No, jest to zawodnik, który ma ponad 40 lat, a płucami przewyższa 3/4, nawet nie pamiętam całego zespołu, połowę tej ligi. Także naprawdę jest to według mnie wzór, jeżeli chodzi o zawodnika, to jak trzeba się prowadzić piłkarsko. No i oczywiście to prezentuje w późniejszych latach. Zresztą to widać po Januszu, na boisku jest profesjonalistą. Przechodzimy w tym momencie do oznaczeń dla trenerów. Szanowni goście, niestety nie mogli z nami być przedstawiciele zarówno lekkoatletyki, jak i badmintona. Z tego względu, że jutro mamy bardzo ważne starty ligowe. Także przyjdziemy do piłki nożnej i zapraszamy naszych wspaniałych trzech trenerów. Zapraszamy Andrzeja Majdańskiego, wielkie brawa. Ja tylko dodam, że trener Andrzej prowadzi nasz pierwszoligowy zespół, oczywiście Wrocławia pierwszej ligi podkarpackiej, które radzą sobie naprawdę bardzo dobrze, także jeszcze raz wielkie brawa za świetną pracę. Zapraszamy do siebie oczywiście również pana Dariusza Karnata, wielkie brawa. Ja tylko dodam, że nasz trener Darek podjął się niesamowicie trudnego zadania, jakim było utworzenie naszej grupy trampkarzy, którzy wystartowali od razu w pierwszej lidze podkarpackiej. Zadanie jest niesamowicie trudne, bo zderzyliśmy się na początku z takimi potęgami jak Stal Mielec, Siarka, Stalówka, Resorwie, Stal Rzeszów. Także zadanie bardzo trudne. Darek sobie w znakomity sposób tym poradził. Teraz przygotowujemy się do rundy rewanżowej, także jeszcze większe brawa za to wszystko, że podjął się tego zadania. Ostatnia już statuetka, tutaj też muszę dopowiedzieć parę zdań. Na wakacjach mieliśmy taki dość bardzo trudny moment, jeżeli chodzi o naszą drużynę seniorów. Powiedzmy sobie szczerze, spadliśmy z ligi, zajęliśmy tam trzecie miejsce od końca. W związku z jakąś reorganizacją kilka klubów nie dostało licencji, zaproponowano nam powrót, sytuacja była dość trudna. Poprosiliśmy jednego z naszych trenerów o pomoc, aby zajął się tą drużyną, aby zrobił coś z tego dobrego. I to mu się w 100% udało. Zapraszamy ponownie Janusza Chynowskiego, trenera seniorów Stali Nowa Dęba. Na pewno się nie spodziewałem tego, że dostanę aż takie dwa wyróżnienia. Być może jedno jako trener gdzieś tam może przez głowę mi przeszło, ale na pewno nie spodziewałem się tego, że płuca ze stali. Ja myślę, że kilku chłopaków zasłużyło na to, żeby dostać takie wyróżnienie. No, przypadło ono mnie, no, aczkolwiek cieszę się bardzo. Dziękuję przede wszystkim prezesowi za takie wyróżnienie, aczkolwiek no, zdecydowałem się na grę w drużynie, żeby pomóc temu zespołowi. Jeżeli to się udało, a zostało to zauważone, to ja się bardzo cieszę. Tak jeszcze w celu wyjaśnienia dodam tylko, że w pierwszych 5 kolejkach mieliśmy 0 punktów. Potem Chynowski zdecydował się, że wejdzie na boisko i zakończyło się 5 zwycięstwami z rzędu. Także jeszcze raz wielkie brawa dla profesjonalisty i oczywiście dla całej drużyny. Ponieważ ta pierwsza runda sezonu 2015-2016 była tak genialna, ze względu może na to, że była tak trudna, a zakończyła się tak wspaniałym wynikiem, że postanowiliśmy wynagrodzić wszystkich chłopaków. Dlatego zapraszamy pierwszą drużynę tutaj po odbiór pamiątkowych statuetek za ten wspaniały wynik. Podsumowując rok 2015, mówimy o lekkoatletach, o piłce, nie możemy zapominać o badmintonistach, którzy wykręcili wręcz genialny wynik, awansowali do ekstraklasy, a mając w zespole zawodników ze średnią wieku około 16 lat, także wynik jest tym bardziej nieprawdopodobny, zasługują naprawdę na słowa uznania, no i tutaj wielkie brawa dla pana trenera Adama Bunio oraz Mateusza Czachora, bo wykonują naprawdę kawał świetnej roboty. Obserwuję też bardzo dużą, jakby duże zainteresowanie tą dyscypliną w Nowej Dębie. Widzę, jak wiele osób przychodzi już z dziećmi małymi, aby trenować właśnie badminton w Nowej Dębie. Szkoła bezpłatnie udostępnia hale codziennie w godzinach od 16 do 18. Także każdy może z tego korzystać. Mamy wyremontowaną halę sportową, głównie właśnie pod tą dyscyplinę, pod badminton. Szanowni Państwo, pan burmistrz oczywiście nie stoi tutaj koło mnie z powodu. Mamy oczywiście dla pana burmistrza dwa bardzo ważne odznaczenia. Pierwsze to jest
Od prezesa Podokręgu Stalowa Wola oraz prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej pozwolę sobie to przeczytać. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie, Podokręg Stalowa Wola składają serdeczne podziękowania za całokształt wieloletniej działalności sportowej, wspieranie i finansowanie klubów piłkarskich, rozwój infrastruktury sportowej, popularyzację piłki nożnej w gminie, powiecie i na Podkarpaciu. Podpisane sekretarz Edward Chmura oraz prezes Tadeusz Kuli. Dziękujemy panie burmistrzu. Szanowni goście, mam jeszcze jedną i wydaje mi się, że większą niespodziankę, bo przyszła do nas prosto z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mianowicie nasza wspaniała drużyna z Orlika, podopieczni Stali Nowa Dęba, dostali się do finału z podwórka na stadion o Pucharnym Barku. Spisali się tam rewelacyjnie i byli jedną z 16 województw, która się tam zakwalifikowała. Być na stadionie narodowym jest to coś wspaniałego, niesamowite przeżycie. Otrzymaliśmy medal, który oczywiście zostanie przekazany panu burmistrzowi. Jeszcze raz wielkie brawa. Gratulujemy. Szczególnie jeżeli chodzi o rok miniony, to trzeba powiedzieć, że to był naprawdę świetny rok dla sportowców z Nowej Dęby, dla sportowców Stali Nowa Dęba konkretnie. Indywidualnie wyróżniłbym tutaj Kamila Gurdaka, naszą nadzieję na to, że być może znajdzie się na olimpiadzie w Rio. Drugie takie osiągnięcie, o którym warto tu wspomnieć, to badmintoniści, którzy po 10 latach wrócili do ekstraklasy. I trzeba powiedzieć, że to tak zrobione swoimi zawodnikami, zawodnikami w wieku no naprawdę młodzieżowym. No, trudno im się walczy w ekstraklasie z drużynami, które są ograne, które mają zawodników walczących na parkietach również europejskich, ale że tak powiem, nie nastawiamy się tak bardzo na jakieś wyniki. Niech młodzi mają możliwość rozwijania swoich pasji, tworzymy im te warunki tutaj, między innymi poprzez modernizację hali sportowej przy zespole szkół numer 2, gdzie są korty właśnie do badmintona. Cieszy nas także postawa piłkarzy, którzy no, w trudnej sytuacji znaleźli się po ubiegłym sezonie i tylko z rządzeniem losu znaleźli się z powrotem w czwartej lidze. I tu początek też nie był dobry, ale nowy trener wlał nowego ducha w zawodników i myślę, że nie powinni mieć problemów w dokończeniu tych rozgrywek i pozostaniu w czwartej lidze, bo myślę, że jest to poziom, na który Nową Dębę, samorząd, a także tych, którzy wspierają sponsorów, stać, żeby utrzymać rozgrywki czwartoligowe w Nowej Dębie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że doszła do takiej gali. No, było to dla nas też wyzwanie, żeby jednak zmotywować, docenić, wyróżnić takich sportowców. Dla nich to jest na pewno też kolejny bodziec do pracy. Czują się zauważeni, czują, że wspieramy ich, że zależy nam na ich sukcesach, że pracujemy na to, żeby te sukcesy były również jakby z naszej strony. Także bardzo się cieszę, że Kamil Gurda, który miał fenomenalny rok, który został medalistą nieoficjalnych mistrzostw świata, jak i również medalistą uniwersjady. Bardzo dobra ostatnia gra badmintonistów, którzy tutaj akurat nie mieli przedstawiciela, bo też są teraz na zgrupowaniach sportowych i na zawodach. Ale przede wszystkim no, awans do ekstraklasy, do najwyższej klasy rozgrywkowej, jak i również bardzo dobra runda. No, cieszę bardzo i tylko przyklaskiwać i mieć nadzieję, że następny rok albo drugie chociażby półrocze będzie również udane.